Witam bardzo serdecznie w weekendowej edycji mojego programu, czyli podsumowanie minionego weekendu pod względem sportów motorowych. Dzisiaj będzie bardzo szybko i krótko, ponieważ nie było żadnego Grand Prix Formuły 1. Był weekend wolny od tego wydarzenia, za to były inne wydarzenia w sportach motorowych, które warto przedstawić bądź omówić. Dzisiaj omówię krótko moim komentarzem jedno wydarzenie, które wybrałem sam jako najważniejsze, a resztę przedstawię za pomocą wyników wszystkich wyścigów. Także zapraszam do szybkiego i treściwego oglądania. Zwycięzcą kolejnej rundy rajdowych Mistrzostw Europy został Brian Buffier. Był to rajd Korsyki. I czemu o tym mówię? Ponieważ podczas tego rajdu Robert Kubica odbył swój kolejny punkt w tegorocznym rajdowym treningu do regularnego powrotu do sportów motorowych i miejmy nadzieję do Formuły 1. Niestety po raz kolejny Robert miał pecha. Tym razem zmagał się z zepsutą pompą paliwową, co wykluczyło go z rywalizacji podczas pierwszego dnia, a także nie pozwoliło mu powrócić już drugiego dnia, bądź została podjęta decyzja, że nie ma sensu wracać z powodu odniesionych strat. Miejmy nadzieję, że kolejne jego występy nie będą już takie pechowe i w końcu osiągnie zwycięstwo, do którego dąży w każdym rajdzie w tym roku. To tyle na dzisiaj, rzeczywiście było bardzo krótko, jednak zapraszam na piątkowy, regularny program podsumowujący newsy z tygodnia o Formule 1, a także na weekendowy program za tydzień, w którym będzie podsumowanie Grand Prix Monaco. Tak.